Witaj, Rzymuszki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na modyfikacji Case Redux jako Rosyjska Republika, albo Republika Rosyjska, bo lepiej brzmi. W ostatnim odcinku trochę udało nam się przebić przez Koreę, ale później zostaliśmy dopchnięci to bardzo do tyłu. Teraz musimy czekać dosłownie na punkt zaopatrzenia, ponieważ to może nam trochę pomóc, jeżeli chodzi o naszą dalszą rozgrywkę. Teraz też mamy problemy z karabinami, że dosłownie karabinów nie mamy, więc musimy jakoś sobie to zaopatrzyć. Trochę zmieniłem produkcję, żeby była bardziej uwzględniała nasze obecne potrzeby. No i może jakoś się to nam uda. Oprócz tego też tutaj samoloty zacząłem nieco eksplorować, jeżeli chodzi o to, żeby trochę sobie polepszyć produkcję, ponieważ na pewno jak mamy się zdesantować, będzie nam potrzebna bardzo duża liczba samolotów, a w międzyczasie sobie oczywiście weźmiemy od wszystkich to, co mogliby nam dać. Jeżeli chodzi o walkę z resztą świata, no to jak sami widzicie, Niemcy sami dobrze radzą, więc to jest akurat fajne, tylko że jakby jeszcze pomogli nam w Japonii, to by było jeszcze lepsze. No niestety aż tak bardzo nie chcą pomagać nam w Japonii. My powoli sobie tutaj ogarniamy już wszystkie rzeczy i już niedługo będziemy mieć Intel, co mogłoby nam pomóc. Jakbyśmy mieli jeszcze zaopatrzenie, to wtedy w ogóle. Więc to jest na razie takie problemy nasze, małe, jak sami widzicie, naprawdę małe. No i wygląda na to, że jedyne co możemy teraz robić, to cokolwiek z drzewka militarnego i może coś wejdzie. Kolej, jeżeli chodzi o to, to wygląda na to, że jest na dobrym poziomie. My też oczywiście mamy te wszystkie rzeczy związane z budową kolei. Ostatni odcinek to była kompletna katastrofa z tym, ale my możemy w sumie zmienić rozkaz na mega agresywny i zobaczymy, czy coś to nam da. Bo jeżeli chodzi o powietrze, to my już mamy wystarczająco dużo. Wygląda na to, że się nam udało trochę popchnąć. Jakbyśmy jeszcze tutaj jeszcze ich odcięli, to dosłownie to by było jeszcze lepsze. I wygląda na to, że uda nam się podzielić ich na pół do pewnego momentu. Okej, już. I teraz co musimy zrobić? No musimy po prostu jak najbardziej wykorzystać obecną sytuację. Lepsze ciężarówki oczywiście, że chętnie. Na razie tak naprawdę w grze mamy dwa poziomy ciężarówek, co sama idea tego, że powinniśmy mieć różne poziomy ciężarówek, jest bardzo dobra, tylko że myślę, że implementacja byłaby taka sama jak z każdym sprzętem, że no w sumie mielibyśmy, ale byłoby problem z tym. Dobra, mamy tutaj jakichś generałów, których byśmy chcieli wykorzystać. Doktrynka, wow, zapomniałem o doktrynkach, więc wykorzystajmy sobie to. Lepsze karabiny, lepszy działa, może nieco sobie wykorzystajmy stare rzeczy. I jak tam szyfr? Szyfr to bym chciał, żebyśmy znowu Japonię zrobili, więc na razie tym się nie chcę zajmować. Teraz jak mocno ich atakujemy, to nawet coś się nam udaje coś popchnąć. Zaopatrzenie, powiem szczerze, już lepiej by się nie dało, więc niech nie narzekają aż tak bardzo. A teraz będziemy walczyć przez cieśninę? Tak. Najgorzej jest tam, jeżeli tam port dadzą, to wtedy jest takie super, dali port. Okej, wyłączyło się. A nie, oni tam złamali nam szyfr teraz. Okej, radar też pomaga. W
to wydaje się takie coś, że no w sumie powinien pomagać. I tak, pomaga naprawdę. Tylko, że jest coś takiego, że mało kto by chciał to wykorzystać. Tak. Nie jest to jakieś najlepsze rozwiązanie. Tutaj wszystko jest. W takim razie możemy wracać do najłagodniejszego ataku. A, wy nie macie rozkazu nawet. To się nam wyłączył. Dobra, więc możecie taki rozkaz dać. Tutaj widzę, że wypchnęliśmy ich, ale nie chcieliśmy tutaj wejść na tę prowincję. Dobra, wy już nie musicie wchodzić. Dobra, może nieco zwiększymy. Chociaż pokazuje, że my w ogóle tutaj nie mamy szans. Śmieszne. Z naszym powietrzem to, że napisanie, że tam nie mam szans, to naprawdę jest trochę komiczne. Okej. Mamy kolejną armię, tylko mamy taki problem, że jak mówiłem, broni nie mamy. Teraz dopiero ją wykorzystujemy. Tutaj chcę wykorzystać też stare modele samolotów, żeby już nam się nie plątały przy tych. Ponieważ, no niestety nie mamy już innej ikonki, więc musimy tylko rozpoznawać po nazwie, co nie jest nigdy... nigdy nie jest bardzo możliwe, kiedy gra się jako jakieś takie państwo, które nie jest anglojęzyczne. Okej. Wy możecie zostać wysłani tutaj. A wy chciałem, żebyście zostali wysłani tu. Od Władywostok. Aby już nie mieć problemu. No, została tylko taka dosłownie linia tego. Dobra, zaatakujcie już tak maksymalnie. Inaczej już nic nie możemy zrobić. To wszystko, co możemy dla was zrobić. Więc. Więc jakbyście mogli to dokończyć, to byłoby bardzo miło dla nas. Co najwyżej możemy dobudować wam więcej kolei. Uwielbiamy, gdy ma się więcej kolei, oczywiście. Co nie mamy? Tutaj już nie mamy zbytnio rzeczy. Okej, okay, trenujcie dalej. Okej, okay, dobra, właśnie dołączyli do reszpaktu. Kiedy już tutaj się zakończyła wojna? Uwielbiam, kiedy AI tak robi, że kończy się wojna i takie, o, dołączę, bo się właśnie skończyła. Dobra, wy nie stójcie tutaj na tym froncie, pójdźcie tutaj, może coś pomożecie. Dziwne jest to, że aż tak długo im zajmuje podbicie Wielkiej Brytanii, bo jak się jest na wyspach, to się wygrało, więc nie wiem, co tam im nie idzie. To, co na pewno bym chciał, to żeby tutaj ktoś nam pomógł z Japonią, ale my dosłownie otoczyliśmy ich armię. Wypchnęliśmy ich z Korei. No i co? No i to tyle. Bardziej opisowo się nie da powiedzieć, co zrobiliśmy. Okej. Okay. No w sumie wybudowaliśmy jeszcze potężną... Okej. Okay, ile chcecie? Current total foreign manpower interstock, manpower needed. Chcecie... Dobra, możecie tyle dostać manpowera naszego. Sporo tego chcieli, ale okej, okay, niech to pójdzie. Nawet nie będę dodawać nowych dywizji, ani nie będę tutaj nic robić. To, co na pewno potrzebuję, to transport plane, żeby zaczęło się budować. Możemy to dać, nie ma różnicy. Bo jakbyś... Bo tutaj ewidentną potrzebą obecnie jest, żebyśmy mieli jakiekolwiek samoloty na walkę. Mamy 62 starych samolotów, wykorzystajmy. Możemy też tutaj... A nie... Tak, ten błąd. Tutaj karabiny. Myślę, że jesteśmy w trakcie wojny, kiedy naprawdę potrzebujemy karabinów jakiejkolwiek marki.
co tutaj jest? Wykorzystujemy w takim razie. Mamy już 6 poziom Mio do broni. To jest już taki, no w miarę dobry poziom. Okej, tutaj wypchnęliśmy wszystkich, więc to, co możemy dla was teraz zrobić, to będziecie tutaj osłaniać może tylko porty. To nie jest tak, że musicie tutaj osłaniać. Może też dodamy resztę jakiś. Dobra, kolej też nie będziecie osłaniać. Rozumiem, o co chodzi z koleją, bo odcięcie kolei to jest naprawdę duży minus, ale aż tak bardzo bym nie patrzył na to. Ok, frontline commissar. I co tutaj możemy dalej? Możemy tutaj coś dać? Nie, special forces. To mogłoby być dobre, ale wykorzystajmy na razie do tego. Ok, właśnie się zakończyło. I to jest też dobra okazja, ponieważ potrzebujemy marynarki. Możemy tylko 485 punktów. Dobra, więc tak. Dwie Sycylie ewidentnie będą chciały o to dostać, bo to, że tak powiem, to się im należy. To oddamy. Tutaj oddamy oczywiście Austrii. No i też w głównej mierze możemy oddać im to, dlatego że oni po prostu wykorzystali, pomogli w tym. Więc niech dostaną. Niemcy. Niemcy oczywiście, że dostaną te wszystkie terytoria. Nigdy nie pamiętam, czy to te wszystkie terytoria to są tylko w Europie, czy nie, dlatego nie chcę za bardzo tutaj dawać, że zabierz wszystko. Ewidentnie będą chcieli to, ponieważ mi się to należy. Coś tutaj dla Francji. Znaczy się dla Francji, dla Hiszpanii. Hiszpanie mogą coś dostać też, ponieważ, że tak powiem, no doszli na samym końcu, ale z drugiej strony możesz się nie dotykać trochę. Trochę to jest problematyczne, ale z drugiej strony dołączyli. Ok. Więc tak dalej. Co tutaj jest? West Indies, Union of Britain. No to wiadomo, że Niemcy dostaną, dlatego że dosłownie Niemcy to wszystko zrobili. Tak, Niemcy wszystko tutaj dostaną. To wydaje mi się, że to była Kanada, znaczy się Portugalia, ale Kanada, wiecie o co chodzi. Kanada jest ich przywódcą. Union of Britain jeszcze coś dostało. Takie, a tak. Uwielbiam, kiedy są bardzo dokładni z tym. Okej. Okay. Batavian Commun. Mówiłem, że coś jest poza tym. Italian Revolutionary Malta? Dobra, w takim razie zobaczmy. Curacao i Saint Martin. Mamy Wenezuelę po swojej stronie? Wenezuela. Nie wygląda na to, że nie widzę Wenezueli. Na pewno tak. Brazylia dostanie te terytoria, ponieważ dosłownie oni są tutaj przy tej granicy. Kanada dostanie o te terytoria. Wow, naprawdę Batavia z trochę rzeczy miała tutaj. Tutaj są. I w ogóle jeszcze nadal jest tutaj wojna? Wow. Okej, więc tak, tutaj Centroameryka. Myślę, że Kostaryka nie jest dobrą osobą, żeby dostać tą. Nie widziałem tutaj nic takiego, że typu Ameryka, więc Kanada najprawdopodobniej też to dostanie. Tak, Kanada. Okej, dostaniecie wszystko. Boom.
Teraz Włochy. Co to jest? San Marino. A, San Marino, dobra. No to bierzcie. US Indies, Bermudy, no to też Kanada. A my? Floty. Więc tak, weźmiemy od najmniejszych. A później będziemy szli od góry. Dobra, jakieś takie mega drogie statki. Spróbujmy ogarnąć. Tutaj 60, 68. Coś jeszcze możemy? Nie, dobra. To wszystko. No tak, no więcej statków nie ukradniemy. Dobra, więc tutaj podzieliliśmy Europę, tak jak mi się wydaje, że powinniśmy podzielić. Wy nic nie dostaliście, bo w ogóle nie pomogliście. Wy dostaliście Irlandię, bo to Irlandia. A Stany Pacyficzne znowu wygrywają. Tak, to jest coś takiego, że jakieś one ciągle wygrywają. Okay, więcej fabryk do tego, mamy trochę tego. Pytanie jest skąd? Zupełnie nie wiem skąd to dostaliśmy, ale musimy trochę wysłać. No i co? No i teraz musimy się zająć wojną tutaj z Japonią. Więc tak. Może to trochę potrwać teraz. I teraz wyzwalają te państwa, więc za chwilę zobaczymy, co zrobiono tutaj. Dwie Sycylie wyzwoliły Włochy oraz wyzwoliły to. Dobra, przynajmniej mamy tutaj normalną rzecz. Mamy Roberta IV. Tutaj mamy Oskara I, a tutaj mamy Charlesa III, czyli wszystkich tych takich proniemieckich przynajmniej. A tutaj mamy. A to jest. O, ma się los. Dobra, rozumiem już o co chodzi. Dobra, rozumiem. Zły kraj daliśmy. Dobra. Okej. State Mark Colonies. Mark all core state of this country. Tak. A, bo jest więcej korów. Wiedziałem, że coś jest nie tak, ale nadal brnęłem w to, że takie, że o, wow. Okej. Transfer. To nie było aż tak bardzo dużo regionów. Juma! Wiedziałem, że coś jest nie tak. Wiedziałem. Jak bardzo to zniszczyło. Wiedziałem, że to źle, coś takie, że coś ewidentnie nie tak jest. Czuję to. Dobra, raczej nie powinno nam to zbytnio zepsuć naszych planów. Oddajcie Piotrograd, może nam stolica szybko tam przyjdzie. Dobra, jest stolica. No, musimy teraz wszystko to zrobić. I to jest takie, że. A, przecież tam pisało, że to Mark All State. Przepraszam bardzo, ale. Ale myślałem, że Mark All State danego regionu, a nie naszego kraju. Po co miałbym zaznaczyć regiony całego naszego kraju? Ale na szczęście mieliśmy trochę miejsc poza tym. W ogóle najlepiej tak wyszły dwa kraje, w sumie trzy na tej wojnie domowej. Finlandia, bo dosłownie przejęła te terytoria za darmo.
Turkestan, ponieważ dostał swoje claimy. I Ukraina, która też odebrała terytoria. A. W ogóle ten właśnie ten cały zestaw narzędzi, jest tam bardzo dużo narzędzi, których i tak nigdy nie wykorzystywałem, ponieważ jedyne co to potrzebuję właśnie transfer toola. A transfer tool to miał chyba jakieś błędy, więc musiałem go wyłączyć na Kaiser Reduxie. Okej. Jak to wygląda, kto jest właścicielem? Tutaj my jesteśmy. Dobra, wszystkie terytoria zostały, więc czas teraz te wszystkie terytoria zaznaczyć. Też nie zaznaczę wszystkich okupowanych, wszystkich kolonii, dlatego że wiadomo, że my mamy te kolonie w własnym kraju. Dobra. Dobra, Kanado, odzyskałaś. Możesz już nas nie męczyć. Dziękuję. Dobra, coś się zepsuło. Tutaj powinno się wszystko, tutaj dalej działa, bo to musi mieć przynajmniej jeden tik właśnie dzienny, żeby się wyłączyło. Dobra, wszystko mamy z powrotem. Okej, więc to co powinniśmy zacząć robić, to próbować ogarnąć sobie po prostu teraz jakoś bombardowanie tego, dosłownie bombardowanie tych, no wiecie, ja chcę, żeby Old Air. Nie chcę, żebyście mieli, tylko jak się zapomniałem, jak się wyłącza tutaj, żeby nie latały po Hold Air. Dobra. Wy też tutaj wszyscy. A wy też możecie zostać wysłani, chociaż też może być Hold Air. Jak to wygląda w sytuacji? Mamy o wiele więcej samolotów niż oni. Czasami wysyłają, czasami nie. Dosłownie to, co powinniśmy teraz zrobić, to wybadać sobie bombowce i właśnie zbombardować. Okej. Okay. Teraz mamy oczywiście ten problem związany z tym, że nam wszystkie badania, czy badania, wszystkie te produkcje się trochę pozmieniała i musimy coś ją naprawić. Dobra, tutaj stoi na dobrym poziomie. A czy jaki to jest interwar? Dobra, to może by się przydało zrobić lepszy closer support. To jest pierwszy closer, a to jest drugi, to jest z rakietami. Okej, ten weźmiemy. Ulepszymy wszystko, ulepszymy tego, a w sumie możemy zmienić na light bomber. Auto. Ulepszmy. Boom. Wow, nic się nie zmieniło, po prostu inaczej trochę wygląda. Okej. Teraz to jest close air support. Nadal. To już jakoś lepiej to nam pokazuje. No już, że jest jakieś walki. Dobra. Okej, więc tak. Po pierwsze te regiony, te dywizje niech się wystawią. Bo to chcemy, żeby zaczęło się produkować. Tutaj musimy już wystawimy do tej armii. Niech się tutaj trenuje. Trenowanie trochę nam zajmie, więc nie powiem, trochę trzeba będzie się tym zająć. Więc myślę, że kolejnym odcinku to będzie, kiedy ja już będę jakoś tak bardziej przygotowany
do desantu na nich, bo jak sami widzicie, oni okupują po prostu wyspę. Oni wszędzie mają te jednostki, więc to, co musimy zrobić, to zrobić wielką misję po prostu, związaną z desantem na wszystko. Więc zobaczymy się w kolejnych odcinkach. No to cześć!